Dobry wieczór Państwu, witam w najpopularniejszym talk show pod słońcem pod tytułem Pod Grodziskiem Mazowieckim Pytań! Witam zespół Kwidzyń! Publiczność w Stuttgart i miliardy Tel Awiwów z teleodbiorników. Pozwoliłem sobie na takie żarty na początku, ponieważ 1 kwietnia zbliża się wielkimi krokami, a poza tym dzisiejszy program będzie taki bardziej trochę młodzieżowy, bo dzisiejszym gościem będzie artysta hip-hopowy pan Onomatopeja. Zapraszamy! Ziom, piąteczka, wie, siema, nie? No, dzień dobry. Takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Skąd w ogóle się wzięło, że hip-hopowi to artyści? No takie, wiesz, na razie nie wiadomo, nie, jeszcze teraz. Ale tak, ciota z czwokiem szukali w słowniku, nie, tych artystów tam, chcieli zobaczyć, ale za dużo tomów było i się nie doszperali się, nie? Chyba, kolego, nie zrozumiałeś pytania. Co? No to może przejdźmy od razu do gadobicia pytań. I takie kolejne pytanie na rozgrzewkę. Skąd wziął się twój pseudonim Onomatopeja? Po pierwsze, to nie jesteśmy na ty, nie, ziom, a w ogóle to się nie nazywam pseudonim, tylko Richie Onomatopeja, nie? To może tak przystępniej powiem, dlaczego mówią na ciebie Onomatopeja? No to tak któregoś wieczora, nie? Z kolegami wymyśliliśmy, że sobie musimy nazwy powymyślać, nie? I tam jeden ten czwok, nie? Tam jeden drugi ciota. Ja mówię sobie, takie dłuższe muszę wymyślić, nie? No i tak muszę tak z paru słów wymyślę, nie? I tak patrzę, nie? Reklama tego pruszku Ono była akurat, to mówię, może być Ono, nie? Jeden taki matoł przychodził, mówię, Onomatoł, nie? Tak sobie wymyśliłem, nie? A te Peja, to ja nie wiem skąd to się wzięło, tak... Chyba ktoś tam, ktoś krzyczał za oknem, mówię, Peja, coś tam, nie? I tak mi się zrobił, Onomatoł, Peja! Potem mnie to Eł nie pasowało, to tak... Bo ja mam kolegę z Łomży, co go nie lubię, to jak Eł gdzieś jest, to nie mówię zawsze Eł, nie? Słyszałem, że podobno uczciwie zarabiasz. No jasne, kuźwa, no, przecież dragi pchamy, nie, jeszcze tego, nie, jak samochody się kradnie, to potem jak samochód się weźmie, nie, to tłuczemy szyby i się radio wyciąga, nie, to potem sprzedajemy oddzielnie samochód i radio, żeby dwa razy zarobić, mniej zarabiamy, bo po szyby potłuczone, nie, ale dwa razy się zarabia, nie, no to takie na bazarze tam stałe źródło dochodu mamy, no to tak można powiedzieć, że uczciwie się zarabia, nie, no. Czy masz satysfakcję z tego, co robisz? Co mam? Ziomy mnie szanują na dzielni. To się kuźwa cieszę, nie? Dobra. Właśnie otrzymuję sygnały z reżyserki, że oglądalność wprawdzie przekracza 100%, ale nie zaszkodzi ją podwyższyć, dlatego wykonam numer z mikrofonem. Kuźwa, ziom, ale zajebiste, kuźwa, numer, jest charakterny koleś, kuźwa, ja kiedyś na scenie też zażygałem mikrofon, kuźwa, byłem taki nawalony, nie, ciota mi flachy dał, ja, ale kuźwa, zażygałem pół sceny. Dobra, trochę nudna to rozmowa, nic nie rozumiesz, co się pytam, ja nie rozumiem, co mówisz, to może zaśpiewaj teraz tutaj przy akompaniamencie zespołu Quintet jakąś twoją piosenkę. To teraz takiej płyty tej jednej będzie życie obs**wiałe. To dla ziomów z mało, znaczy z Wielkopolski, nie? Poszedłem do sklepu, przyniosłem potem chleb do domu, kiełbasę, musztardę. Wróciłem do domu, nie? Postawiłem siatki, patrzę w dom, a w
w domu w ogóle matki nie ma, nie? I się tak zdenerwowałem na chwilę, nie? Tak patrzę się, rozglądam, nie? A tak się potem usiadłem przed telewizorem, nie? I się zastanawiam. I kuźwa sobie przypomniałem, co przecież się wyprowadziłem, nie? I teraz już sam mieszkam bez matki, nie? I dlatego jej nie ma, nie? Cicie chuj! Taki życie obskurwałem, pizdu! Cicie ciota, zajebana! Cicie kurwa i chuj! No! Potem chciałem pojechać do pracy, bo w mleczarni pracuję, nie? Siadłem do Żuka, odpalam, nie? I chuj! I nie mogę odpalić, nie? Pan mówię coś, co może tam jest coś źle w silniku, nie? Otworzyłem klapę, nie? Ale patrzę, że w ogóle tam nie wiem, co mam robić, nie? I poszedłem na piechtę do pracy. Trochę mnie potem było zimno w nogi, bo mam tylko adiki taki, nie? Nie mam relaksów. A p***y, mróz był wtedy, nie? A co myślę, chuj, nie? Życie, chuj! Życie takie przepierdolone jest, p***a, na maksa, nie? Życie, s***y syn! Życie, ciotka, s***na! Jeszcze jedną zwrotkę, nie? To jest, i potem stałem na przystanku, nie? Patrzę, jedzie autobus, nie? Tu się jak wracałem z mleczarni, potem wieczorem, ale tak patrzę, że w ogóle nie jedzie autobus żaden, nie? To się zdenerwowałem, a tak troszkę tylko i znowu musiałem wracać na piechtę, nie? Znowu mnie tenisówki przemiękły! Ale sobie wstąpiłem do sklepu po drodze, nie? Sobie dwa piwa wypiłem, a takie by trochę, że było zimno na dworzu, nie? A piwa ciepłe, to takie by nie smażę trochę, nie? Życie chuj! Życie takie jest popierdolone straszliwie! Nie lubię go! Życie pizd***a! Tylko Andrzej, to moja przestrzeń! Tak się nachlałem, że się zaraz zeszczę! Tylko Andrzej, to moja przestrzeń! Boję się, że jak mi stanie, to się nie zmieszczę! Dobra, trochę mi ta melodia coś przypominała. Sam ją ułożyłeś? Właściwie to nie. Ściągnęłem. Tak? A od kogo? No, od internetu, nie? Ale sam żem zagrał wszystkie instrumenty, nie? Przecież to kwintet grał. No, ale wcześniej im z magnetu puściłem, jak mają grać, nie? Dobra, no to dziękujemy ci, onomatopeju. No i do widzenia! Jeszcze na freestylu pociągnę, nie? Jadę polonezem, Łada mnie mija, nie? W ogóle na trójce, wyśledziłem spichem, potem jadę, nie? Piaskarka jechała i podbił szbrus i zasypała na śnieg. Elo!